Cześć. Cześć, w tym podcaście poruszymy temat książka, audiobook, a może e-book. Już tak zaczynając, postanowimy w tym podcaście poruszyć różnicę między książką, audiobookiem, a właśnie e-bookiem. Co jest dla kogo, jakie są zalety poszczególnych oraz jakie są ich wady. No, chcieliśmy poruszyć taki temat, ponieważ jest dosyć duża wojna, jeżeli chodzi o to, co jest tak naprawdę lepsze. No, a okazuje się, że każde ma swoje wady, jak i zalety. I dla innych na przykład audiobook okazuje się lepszy, a dla innych e-book, a inni mogą wybrać oldschoolowo książkę. No. Więc już tak zaczynając... Tak to trochę zabrzmiało tak oldschoolowo, kurde. Tak jakbyśmy byli stare dziadki, a naprawdę młodzi. Ale książka taki oldschool, bo to jest jednak oldschoolem. To jest ten, jak to się nazywa? Old fashion? Tak. No, więc zaczynając od zalet. I tutaj zaczniemy od książki. No, to książka. No szczerze mówiąc, to książka tak naprawdę to jest coś, co możemy mieć. Tak naprawdę mamy to fizycznie, tak. Nie ma żadnych chmur do tego specjalnych. Tak. Nie zniszczy nam się dysk, żeby to się rozwaliło. Tak naprawdę sam feeling książki, no w sensie to jest, jakby to powiedzieć, no usiądziesz wieczorem, wybierasz, masz półkę z książkami, jednak patrzysz przy i książce idzie wybierasz się coś. bardziej zrelaksować niż przy na przykład e-booku, który jest tak naprawdę alternatywą dla książki. Tak, to jest fakt. Tak samo jednak te uczucie, kiedy widzimy coraz powiększającą się kolekcję na półce, jest naprawdę fajne. Oraz moim zdaniem kolejną zaletą książki jest jednak ta analogowość. Nie jesteśmy uzależnieni od żadnej technologii. Możemy się wtedy całkowicie odciąć od świata. Zanurzyć się w pełni w ten świat książki. Tak, to jest też, to jest jeszcze jedna sprawa. Ja naprawdę jeszcze wracając do spraw relaksu, to ten relaks sam w sobie jest taki, jak to powiedzieć, no i wybierasz książkę, siadasz, na przykład masz kominek, jest, przyjmijmy tak. Samo doświadczenie dokładnie. Jest zupełnie inne niż na przykład przy e-booku. No, może bardziej tak, może teraz porównajmy bardziej książkę a e-booka, bo to jest właśnie ten feeling, bo na przykład mamy prawdziwą kartkę papieru, którą dotykamy, wiemy, czujemy ją i tak dalej, a z drugiej strony mamy też e-booka, który ma właśnie, jak to się nazywa dokładnie, ten ekran? Ink paper. O, ink paper. No, to jest ekran inkowy, czyli po prostu ma takie małe granulaty w środku, które pod wpływem takiego jakby pola magnetycznego układają się nam właśnie w te czcionki. I tutaj jest kolejna sprawa w e-booku. Jeśli chcemy mieć naprawdę fajny e-book, jednak trzeba wydać trochę kasy. Nie dość, że na samego Kindla powiedzmy, który jest takim jednak najpopularniejszym czytnikiem e-booków, to jeszcze potem płacimy prawie całą cenę książki za właśnie możliwość czytania tego. Ale tutaj się pojawia zaleta e-booka. Jest naprawdę kompaktowy i możemy go mieć praktycznie wszędzie ze sobą. Nie musimy targać jednak, jeśli weźmie na wyjazd się z 6 książek, żeby czytać na przykład całą serię sobie poczytać podczas wakacji. Trochę to będzie ważyło w plecaku, jak i zajmowało miejsce. No tak, mogę się zgodzić z tym, ale pamiętaj też o tym, że sam feeling jednak książki jest spoko, a też, wiesz, cały czas nie będziesz siedział na wakacjach gdzieś i czytał, w sensie, wiesz, nie spędzał czasu całego, gdzie masz na wyjazd, gdzie... To ty mnie nie widziałeś na plaży. O Boże, no dobra, plaża to plaża, ale mówię na przykład, że masz takie aktywne wakacje, bo w górach gdzieś idziesz, coś robisz. No tak, ale z drugiej strony na przykład idąc do szkoły. Czyli taki przykład szkoły. Nie dość, że targasz, powiedzmy w naszym wypadku, laptopa, targasz książki na przedmioty, to jeszcze masz zabierać ze sobą jakąś grubą książkę, która jednak zajmuje miejsce w plecaku. I tą wagę, a takiego Kindla spakujesz, zajmuje mało miejsca w kieszonce, bo jest cienki. Dużo nie waży i jednak bateria w nim też na sporo wytrzymuje. A czy z tym się mogę zgodzić, a to jest opcja, jakby to powiedzieć, dla osób szkolna. W ruchu. Tak? Dla osób w ruchu. Tak, bardziej tak, ale to dopiero potem poruszymy ten temat tak naprawdę. Według mnie takie zastanowienie się nad tym przykładowo, to też zależy na jakie wakacje, czy jesteś bardziej takim typem człowieka bardziej aktywnym, czy mniej aktywnym, tak. Wiadomo. Ale według mnie na przykład wziąć sobie jedną książkę na wakacje i wziąć, poczytać ją, dla mnie to naprawdę jest dobry w sumie efekt. W zasadzie tak. Bo co, większość czasu na przykład, nie wiem, idziesz na wakacje, że jakąś tam imprezę wieczorem, po te rano wstajesz, wiadomo, na kacu. No i wiadomo, co teraz dalej zrobić, nie? No to wziąć książkę, nie, poczytać, coś. No właśnie rodzaju. To, co wcześniej powiedzieliśmy, to jest zbieranie książek na półce. Dla innych to będzie wada, dla innych zaleta. Na przykład dla mnie to jest duża zaleta, ponieważ lubię widzieć całą powiększającą się moją kolekcję. Kolejna sprawa to jest jednak rzecz fizyczna i znasz jej wartość. To nie jest tak, tak jak z no Bitcoinem tak samo, albo kontami. Tak samo na przykład właśnie e-booka nie odsprzedamy.
no samej książki w formie e-booka nie odsprzedamy. No co najwyżej jakiemuś znajomemu odsprzedamy dostęp do konta. Ale samej pojedynczej książki nie da się sprzedać. A jednak jak się uzbiera na przykład całą serię książek z danego wydania. I jeszcze ma się kilka innych w zanadrzu. Tak, no to wtedy jednak jeśli ma się na przykład jakąś edycję, która już nie jest produkowana, idzie ją sprzedać nawet z zyskiem, jeśli jest w dobrym stanie. Tak, to dosyć dobre zyskiemy, kiedy takie książki po latach no, osiągają dosyć duże tak. ceny. Są wtedy takie białe kruki, jeśli mamy na przykład pierwsze wydanie. No, to jest to. Kolejna jeszcze taka sprawa, jeżeli chodzi o książki, to jest to, że na przykład okładki dużo też dają. Tak. Nie powiem, że nie, bo niekiedy idziesz na przykład przykładowo tam do jakiejś księgarni to już albo po samej Empik, okładce to zachęcają. Dokładnie. I potem się dopiero czyta tam w księgarni ten tył, czy to cię zainteresuje, czy nie. To jest właśnie to, że samo to, że możesz ruszyć dupę, iść do księgarni i wiesz, kupić, jechać książkę, pooglądać te I tak książki, może zamawiam coś przez ci... Neta. No, tak, tak też można, nie powiem. Ale na przykład samo to, że można ruszyć po prostu dupsko, jechać do księgarni, kupić jakąś książkę, po prostu jeszcze przy okazji pooglądać inne książki, No pomacać właśnie papier, bo to to jest jest... właśnie to, wybieramy się po jedną książkę, ale jednak coś po drodze nas zainteresuje i w ten sposób poznajemy coraz coś nowego, a jednak przy e-bookach pobieramy tą wersję próbną, mamy ze dwie strony, przeczytamy je, ale jednak nie ma tej pewności, czy nam się to spodoba, a jednak idąc No. do księgarni masz tą taką niewiadomą zawsze, że a może będzie fajna, ale jak się nie spodoba i tutaj się właśnie pojawia znowu To ta ale. możliwość odsprzedania, jeśli nam się nie spodoba książka, po prostu robimy zdjęcia, wystawiamy je na jakiejś grupie i No. książka, która nam się podoba, nie siedzi nam, tylko ją sprzedajemy. Dostajemy cenę i za tą cenę można kupić drugą książkę. Tak. Nie oszukujmy się. I teraz może przejdźmy już do e-booków. Ale co zanim jeszcze przejdziemy do e-booków, to ja bym jeszcze jedną taką rzecz wspomniał o książce, że to jest jednak rzecz fizyczna i to jest właśnie to najlepsze w tym wszystkim, że nie ma czegoś tego, jak ci się zepsuje, nie wiem, chmura padnie. No bo powiedzmy sam Kindle padnie, no to jednak musisz wydać znowu te 250, nawet czasami 400 zł za samą możliwość czytania czegoś, co i tak już wykupiłeś, wykupiłaś. No co już było wykupione po prostu. No. Musimy zapłacić tą dodatkową sumę za samo urządzenie. A jednak kupując książkę płacimy te powiedzmy najpopularniejsze 39,99, a jak książka już jest w pełni nasza, nie ma czegoś takiego jak na przykład jest w formie abonamentu często się Dokładnie. wykupuje. Kolejna sprawa, każde wydawnictwo wydaje zupełnie z innego papieru książkę, Tak. zależy jak jest nakład. Tak naprawdę większość kasy idzie na to na przykład na dobór papieru i tak dalej. I niekiedy nieraz mamy książkę w ręku i każda książka ma tak jakby inny papier. Jak ma jest seria, to też może mieć inny papier i to jest właśnie to, No, że... ale tutaj się pojawia znowu ten wątek okładek. Jeśli kupujemy coś z jednej serii, to potem naprawdę fajnie to niekiedy wygląda na półkach, jeśli na przykład Dokładnie. sam tył książki jest ładnie zrobiony. No, sam widzisz u mnie na półce, jak Tak. to genialnie wygląda. Ale zresztą u mnie komiksy na półce też fajnie No. wyglądają. Ale dobra, już serio, przechodząc do tych e-booków. No same e-booki są moim zdaniem dobrym rozwiązaniem, ale tak jak już wspomnieliśmy przy książkach, jednak lepiej mieć ten fizyczny papier ze sobą. Chociaż właśnie tak jak też wcześniej wspomniałem, na wyjeździe jednak wolę zabrać ze sobą e-booka. Raczej znaczy, to jest fakt, ale ja na wyjazd zazwyczaj jestem trochę aktywny na wyjeździe. Jak mi się nudzi, to dopiero wiadomo, sięgnę sobie po książkę, żeby sobie urozmaić jakiś ten czas. Ale jeżeli bym miał taszczyć, na przykład wracając do szkoły, miałbym taszczyć te wszystkie książki, ile jest bezsensowny niekiedy tych książek, niekiedy wydawnictwo nagle zmienia coś i trzeba dokupić inne książki w ciągu roku, to wolałbym mieć takiego Kindla i tylko na przykład pod jakieś książki typowo do szkoły czy coś. W ogóle to byłoby fajnym rozwiązaniem w szkolnictwie, gdybyśmy na przykład mieli właśnie na takich formie. W szkole byśmy, jak teraz na przykład, młodsze roczniki dostają zestaw książek do szkoły. A czemu nie mogą dostać Kindla i mieć ze sobą te książki na jednym małym, lekkim urządzeniu, zamiast Albo na tarczyć? przykład raz Ja to dobrze kupić, widzę po swoim patrz, 10-letnim bracie, ale patrz ile na on to ma plecak ile, ciężki. tak, ale patrz też na nas, znaczy my tak nie nosimy połowy książek, No, ale to zresztą, plecak się ogranicza do ładowarki, laptopa i myszki. dokładnie, ale tak naprawdę patrz na to wszystko, to jest tak, że patrz ile ty wydajesz w ciągu tych kilku lat na te książki, patrz ile to było zaoszczędzenie kasy, raz kupisz Kindle, który tam będzie kosztował 200 zł, No albo jakąś właśnie. podróbę Kindle. Tak naprawdę dostajesz potem pakiet tych książek i kupujesz wersję elektronicznej. No, ale dobra Albo już. dostajesz od szkoły. Może zacznijmy teraz o audiobookach. A Co o czy nich jeszcze sądzisz? nie skończysz, znaczy według mnie jeszcze nie wyczerpaliśmy tematów e-booków, bo ja mam dosyć dużo Dobra, takich no to przemyśleń. kontynuuj. Przykładowo, masz sobie Kindle, nie? Dajesz go na plaży i tak dalej, ale co to na przykład takie moje pytanie, nie? Na przykład miałeś go na plaży, nie? No. Chodzi z piaskiem, elektroniką, przecież to wszystko się psuje, można go zalać tak naprawdę. No, Książkę jak też można kupisz zalać, nie tą powiem. lepszą wersję Kindla, no to one są naprawdę odporne. Jednak mi się ekran porysował w moim Kindlu i przez to go najpierw naprawiłem, a potem go odsprzedałem już za ułamek ceny, jaki za niego dałem.
właśnie jak mi się porysował, między ekran właśnie wszedł piasek. To jest właśnie I tak. przez to niektóre czcionki, no nie te co czcionki, jak po prostu niektóre litery były takie, nie tyle co blade, jak po prostu miały takie uszczerbki. Było widać, że na przykład jest litera narysowana, ale miała takie plamy po prostu z piasku. No a przykładowo jakbyśmy, przykładowo, no tak na Kindle, bo na przykład na książce nie by działał magnes dobrze, przykładowo, ale No. jakbyś na Kindle przełożyć magnes, to Oj, to wtedy znaczy, cały ekran się robi czarny. dokładnie, więc no to właśnie taki to jest też błąd, ale plusem jest to, że mamy jedno urządzenie, na które mamy od cholery książek, tylko że znowu pojawia się problem natury sprzętowej, który właśnie możemy go zniszczyć i tak dalej. Jeszcze są jeszcze kolejny problem, na przykład serwer może Mówiłeś mi paść to. To przykładowo. już No tak, mówiłeś. to jest fakt, może Więc właśnie mówiłem, ale to trzeba podkreślić dlatego według poruszmy mnie. teraz temat e-booka, bo ty jesteś wielkim e-booka, Audiobooka. audiobooka. Ty jesteś wielkim fanem audiobooków. Tak, Ja już jestem jak i niekoniecznie. książek. Ja jestem fanem Więc audiobooków i książek, bo niekiedy nie mam do ma czasu. ciebie No. takie pytanie. Według ciebie, dla kogo są audiobooki? Dla ludzi, którzy praktycznie nie mają czasu, na przykład coś robią i zamiast jakiegoś oglądać jakiś durny filmik obok, to na przykład, żeby się skupić na pracy. Przykładowo, na moim przykładzie, na przykład mam, nie, zasiąść i coś zrobić, przykładowo, na dłuższy czas, to wolę sobie puścić audiobooka, prawda? No i zacząć to robić i słucham sobie miło książki i coś robię. I to jest właśnie spoko. A czy to też trzeba mieć do tego trochę skupienie, bo na przykład jak flag, przykładowo, No. słucha No ja audiobooka, właśnie to... nie umiem się w ogóle na audiobooku skupić. Ja jednak wolę sobie właśnie puścić jakiś podcast na jakiś fajny temat niż audiobooka, ponieważ jak ja słucham audiobooka, to nie dość, że się gorzej skupiam na czymś, co aktualnie robię, to jeszcze praktycznie nic nie pamiętam z książki. Ja w ten sposób przesłuchałem całą serię Metro. Jakbyś mnie wziął na wyrywki, no to ja praktycznie nic ci o niej nie powiem, mimo że przesłuchałem całą książkę w formie audiobooka. Plus tu się pojawia kolejna wada. Audiobooki nie każdemu spasują, bo tutaj się pojawia wątek lektora. Tak, to jest duży problem, bo na przykład jak słuchałem typowego angielskiego audiobooka, na przykład British English, to mi się strasznie to nie podobało, masakra ten lektor. I wolałem chwilę poczekać albo poszukać na jakichś amerykańskich bardziej stronach, Tak. żeby po prostu znaleźć po prostu lepszego Tutaj, lektora. na przykład w moim wypadku, audiobooki mają zaletę tylko w jednym. W zasadzie jeden rodzaj audiobooków lubię. Audiobooki biograficzne. Tak, Biografie słucha to... się praktycznie jak podcastu. I dzięki temu nie dość, że poznajemy jakieś nowe wątki o danej postaci, która nas interesuje w świecie rzeczywistym, to jeszcze jednak właśnie zamiast podcastu biografia jest fajnym elementem. Bo nieraz właśnie podcasty też się odnoszą do jakiejś postaci. Tak, ale wiesz Ale co, samej masz... książki, jakiejś takiej fantazy czy coś w tym stylu nie umiem kompletnie słuchać, bo ja w ogóle się nie wtajemniczam w ten świat przedstawiony w książce. A czy wiesz co, tak naprawdę też chodzi o czas, bo na przykład niektórzy ludzie nie mają czasu po No tak, bo z prostu. drugiej strony trzeba jednak usiąść z tą książką i poświęcić na nią tą Dokładnie. godzinę, półtora dziennie, żeby ją w miarę szybko przeczytać, a Albo takiego jedną całą audiobooka noc. sobie, albo takie, a takiego audiobooka sobie puścisz na głośniku czy słuchawkach podczas sprzątania. Dokładnie. Nieraz, żeby zasnąć, zdarza się pójść audiobooka, żeby po prostu lepiej się zasypiało. Niekiedy ja też tak mam, że to nie chodzi o nudny czy coś, że coś nudnego, tylko że kiedy nie da się zasnąć, to się puszcza audiobooka, się słucha, aż się nie zaśnie. No, ale tutaj teraz mi się taki wątek natoczył. Z drugiej strony, audiobooki i e-booki mają jedną małą przewagę nad książkami. Jeśli naprawdę dużo pochłaniasz tej treści, to nieraz jest lepiej wykupić ten abonament. Jednak nie masz tej książki fizycznie u siebie, ale na przykład tak jak Empik ma, czy jakaś tam inna sieć, Audioteka. Audioteka, no to płacisz te 29 zł Spokojnie miesięcznie. zapłacili nam, Tak. nie bójcie się. To płacisz te 29 zł miesięcznie, Sprawdzone. ale masz to jednak. I jak najwięcej tej treści masz do siebie. Jeśli nie jesteś jakimś takim kolekcjonerem, tylko jesteś typowym pochłaniaczem, to abonament wychodzi nieraz lepiej. Bo tak, no Tak, to miesięcznie wydasz te to jest też fakt, ale 120-150 zł na książki. pamiętaj o to, że taki, nie powiem, że typowo mol książkowy, ale człowiek, który jednak czyta dużo tych treści, pochłania, będzie chciał mieć jednak fizycznie te książki, No nie tak, ale oszukujmy dla się, kogoś, to... kto typowo, jeśli nie zależy mu na jakiejś danej serii, tylko czyta tak wybiórczo, to tutaj abonament jest naprawdę lepszą opcją. No to też fakt, nie powiem, ale pamiętaj Albo jak ktoś też... chce na przykład potestować, na przykład nie jest pewien, czy będzie czytać całą serię daną, no to kupić taki abonament. Jeśli ma się na przykład na oku 5 serii, nie wie się, którą wybrać, kupić na miesiąc ten abonament za 30 zł, poczytać sobie e-booka z każdej pierwszej części i potem kupić sobie całą serię już w książce. No to też jest dosyć spoko, tylko że to jest takie dodatkowe wydawanie hajsu według mnie. I szczerze, jakbym miał tak zrobić, to nie widziałoby mi się, mój portfel by strasznie ucierpiał. Więc dla mnie to jest właśnie takie Ale z drugiej strony trochę... obecnie żyjemy w świecie abonamentów. No... Netflix, Spotify.
Tak, ale to choćby na przykład same Origin Access. Ale przykładowo, na przykład taki Netflix i tak dalej. Patrz cenę telewizji, jakie, nie mówimy o kablówce, mówimy o... O! Mordę. Dobra, telefon nam w tle dzwoni. Chwilę przeczekamy. No. Dziękuję. To się wytnie. Ten fragment się wytnie akurat. Ej, miało być bez wycinek. No, podcasty nasze miały być bez wycinek i się tego trzymamy. A ja wychodziłem na tego złego w ostatnim podcaście, tak po Dobra, cichu. Trzymamy się tego bez wycinek. No to tak teraz, tak szczerze, to teraz w dobie tego internetu, tego wszystkiego, to Bóg by na przykład napomknął to, że na przykład płacimy za telewizję cyfrową. Nieraz to są duże sumy, bo szczerze, jak dajemy kasę na... My za telewizję płacimy 5 dych miesięcznie. Ale tak, to oprócz tego mówię o kanałach specjalnych, przykładowo no tak, jakiś ja sport właśnie i o tak tym, dalej. Tak, ja mówię tak, o tym Kanal Plus HBO. No tak, ale bardziej chodzi mi o to, czyli bardziej jeszcze są dodatkowe kanały, gdzie ludzie na przykład wydają na to kasy i to niekiedy też na przykład, tak jak mój wujek ma od cholery tych sportowych, wykupił sobie tych premium. To naprawdę nie jest nieza sumka i niekiedy wolałbym zamiast telewizji wziąć i wykupić sobie przykładowo Amazon Prime. No właśnie, i tutaj jest to, znowu się odeszliśmy trochę, moglibyśmy nawet w osobnym podcaście poruszyć temat życia w świecie subskrypcji, to powiedzmy. To chyba w nas ten czwartek, tak, który będzie wchodzi. Tak, bo ten podcast wchodzi w poniedziałek, no to w czwartek wrzucimy podcast na temat subskrypcji. O, i tak szybko napomknąć, będzie wychodziło w poniedziałek i czwartek, nie tylko we czwartek, bo dosyć fajnie nam się to nagrywa. I taki... przy okazji będzie jeszcze w tygodniu jeden filmik po prostu z kamerą, bo po prostu no, chcemy też, żebyście nas poznali trochę, nie? No i tutaj właśnie tak bym chciał zapowiedzieć ten temat. Świat, no życie w świecie subskrypcji, bo obecnie wszystko subskrybujemy, więc jeśli jesteście ciekawi, wytrzymajcie do czwartku i wbijcie na nasz kanał z powrotem. A teraz tak już do sedna. Co my wolimy? A może jeszcze bym dorzucił się do tych audiobooków, żeby je obronić, bo... No. Trochę, wiesz, może cię przekonam, ale tak, zacznijmy od tego, że audiobooki są dosyć spoko opcją, jeżeli naprawdę się nie ma czasu, to już może mówiłem. Ale też kolejna sprawa, jak się znacie fajnego lektora i ten lektor nagrał kilka książek, to naprawdę się słucha nieziemsko. Więc dla mnie to jest duży plus. To... No więc tutaj takie pytanie, co lepsze? Zależy od osoby, naprawdę. Tak. I zależy od sytuacji, w jakiej jesteśmy. To może bardziej przytoczmy, na przykład książka dla jakiej osoby by się bardziej... Dla osoby, która lubi kolekcjonować. I to jest dla mnie jedyna sprawa. Dla osoby, która lubi na półce widzieć to, co kupiła. A czy ja bym nie powiedział, że kolekcjonować? Ja akurat bardzo lubię mieć na półce książki. No jednak jak zaczynasz zbierać jakąś serię, to ją już kolekcjonujesz powoli. No to też racja. No właśnie. Ale kolejna sprawa to sam feeling książki i to, że jednak nic nie zastąpi tej prawdziwej książki. Nie oszukujmy się. Audiobook dla kogo lepszy? Dla ciebie. Dla osób, które są naprawdę zabiegane i jednak nie mają czasu na czytanie. Dokładnie, albo na przykład, które lubią sobie posłuchać. I tutaj mi się takie pytanie natoczyło, bo kiedyś usłyszałem od kogoś, a to akurat w przypadku seriali, skąd ty na to wszystko bierzesz czas? No biorę czas, bo na przykład czasami wolę puścić sobie serial albo właśnie coś poczytać zamiast grać. A czy to też jest fakt? Kolejna sprawa, kiedy coś robimy, to niekiedy lubimy sobie puścić serial, żeby leciał w tle albo coś. Może wiemy z tego piąte przy dziesiąte, ale jednak to trochę umila czas pracy. No właśnie to chciałem powiedzieć. A czy ja mam tak serial z audiobookami? A e-book dla kogo? E-book dla kogo? Dla osoby, która jednak, powiedzmy, często podróżuje, nie ma, albo się często przeprowadza i nie ma na przykład czasu pakować ciągle te książki. Takie typowe osoby w podróży, ale też e-book dla ludzi, którzy po prostu nie chcą tak super, mega dużo wydania na książki. Tak, bo jednak raz wydamy, jeśli kupujemy e-booka, to rzadko się decydujemy na kupienie książki. Tak naprawdę kupujemy kluczyk, albo rzadko się decydujemy na kupienie danej książki, tylko jednak wykupujemy ten abonament na e-booku. No tak samo w przypadku audiobooków. Żyjemy właśnie w dobie abonamentu. I to będzie właśnie temat przyszłego podcastu czwartkowego. No, a czy jeszcze taki... Może mamy pytanie do ciebie, tak szczerze mówiąc, feeling, nie? Bo teraz mówię o książkach, ale też powiedzmy na przykład o komiksach. W czym byś wolał bardziej komiksy, nie? Komiksów nie trawię w ogóle na ekranach, bo jednak uwielbiam uczucie papieru kredowego i sama jakość wydruku nieraz jest o wiele lepsza niż cyfrowy skan. A czy wiesz co ci powiem, według mnie tak ogólnie, bo nie ma dużej styczności z komiksami. A w komiksy to jest taka sprawa, że jednak to się kolekcjonuje i jeśli masz jakąś komiks, który przestał być sprzedawany całkowicie, no tak jak początki serii Marvel Now w Polsce. Obecnie pierwsze tomy są praktycznie dostępne. Albo WKKN, cała seria komiksów w grubej oprawie. Obecnie komiks, który kupiliśmy za 49 zł, ja ostatnio sprzedałem za 120. A niektóre są takie perełki, które były naprawdę, niby wszystkie są w tym samym nakładzie sprzedawane, ale to były takie serie, które każdy chciał mieć. I obecnie one nie są już produkowane i wszystkie z magazynów się wyprzedały. To ostatnio widziałem na przykład Staruszek Logan.
Komiks, który jako nowy kosztował 50 zł, a obecnie poniżej 180 nie idzie go dorwać. No chyba, że się trafi naprawdę na fajną okazję, albo komiks nie jest w idealnym stanie. Znaczy, jeszcze takie, jeżeli chodzi o te wszystkie wersje e-booków i audiobooków, No. to według mnie, ja bym wolał naprawdę kupić sobie książkę, bo potem kiedyś może jeszcze komuś ją przekazać i tak No dalej, właśnie, i tutaj też się jest znowu spoko pojawia i ten wątek sprzedać, nie? sprzedaży. Właśnie, czy według ciebie, bardziej opłacalne według ciebie by było to, że na przykład wykupić pewną serię, przeczytać ją, poczekać te parę lat i ją sprzedać, czy naprawdę byś ją jednak zostawił tak dla podobnych, czy coś? No, powiem ci tak, jak już przeczytam tą książkę czwarty raz, a nieraz mi się tak zdarza, no to potem ona mi się nudzi i ją sprzedaję. A jak chcę znowu i wiem, że ta książka jest nadal w nakładzie, to po prostu ją kolejny raz kupuję. No chyba, że wiem, że książki już na przykład dana seria nie jest sprzedawana i nie będzie sprzedawana dana seria, to ją trzymam. Ja naprawdę dbam o książki i komiksy i tutaj wszystko w stanie idealnym i nieraz idzie to za fajną sumkę sprzedacie. Znaczy, okej, stan idealny, okej, to jest też zrozumiałe, tylko że to też chodzi o normalne też użytkowanie, bo nie będziemy cały czas z rękawiczkami siedzieli, uważać, czy Ej, się no nie, bez przesady, nie tak nie zagnie, robię, ale jednak a dbam tej, o to. wiem, ale niekiedy są ludzie na przykład tego pokroju, co naprawdę wolą książkę i na przykład oni mają jakieś specjalne pomieszczenie, gdzie jest jakaś temperatura Tak. niższa, żeby te kartki nie żółkły i tak dalej. No według mnie to trzeba być trochę No właśnie, i tutaj prześwirowany, jest znowu ale... problem, moim zdaniem się pojawia problem książki. Jednak jeśli ją nie trzymamy w odpowiednich warunkach, nie dbamy jednak o otoczenie, na przykład jest zakurzona w jakimś czasie, te strony żółkną i te książki nie wyglądają już Bez za dobrze. przesady, mi ani jedna książka nie zżółkła. Ani jedna. U mnie straszny smog na osiedlu i No, no to... chyba. No Tak, właśnie. kwestia smogu. To jest jedna kwestia, Jeśli która niszczy jednak książki żyjemy na masakrycznie. osiedlu, gdzie jest smog i chcemy wietrzyć w pokoju, to te książki potem są takie całe żółte i okładki blakną. Nieraz jest tak, że sąsiad Janusz, kurde, weźmie tam Tak, wór ze butel... śmieciami A, wór spali, ze bo śmieciami. U mnie szkoda. plastikiem palą. No tak, no. Jak w większości polskich domostw albo Januszy, którzy... No... Mam wrażenie, że już powoli wyczerpujemy ten temat, No, więc... więc ja bym jeszcze tak, w miarę dla ciebie co był najlepszy? Tak, więc tak to wszystko Książka i podsumować. e-book. Zależy od wypadku. Jeśli jednak nie zależy mi na tym, żeby daną serię zebrać na półce, to kupuję tego e-booka. Tak samo subskrybuję właśnie pakiet e-booków i po prostu jak chcę przeczytać jakąś książkę i nie jestem pewien, czy ją będę chciał całą serię zebrać, to wtedy wchodzę na tą aplikację i czytam jedną książkę. Jak mi się spodoba, to idę do sklepu i kupuję całą resztę. A czy jeszcze jedno takie, na przykład dla mnie były tak naprawdę te trzy wersje. W 60% przykładowo książka, w 20% audiobook i w drugim 20% e-book. Tylko że teraz e-booka ani jednego ja ani razu nie przeczytałem. W sensie czytałem oczywiście e-booki, a to bardziej było na komputerze. Szczerze mówiąc, chyba bym zainwestował w Kindle i spróbował tego feelingu. Po prostu tak, żeby sprawdzić Może kiedyś przykładowo to. jakaś recenzja Kindle się na kanale pojawi, kto wie. Kto wie, kto wie. No. Więc według mnie moglibyśmy zakończyć. Więc tak szybko, Tak. w miarę podsumując. Książka dla osób, które po prostu lubią, szczerze mówiąc, kolekcjonować tak Tak. naprawdę, lubią po prostu czuć kartkę, po prostu lubią się zrelaksować, bo przy książce da się zrelaksować. E-book dla osób, które mają czas, a jednak często podróżują lub właśnie nie mają miejsca na książki, bo jednak cała kolekcja potrafi zająć miejsce. Dokładnie. A audiobook według mnie dla osób, które też nie mają czasu, albo lubią po prostu, nie lubią No zbytnio powiedzmy w czytać, a autobusie chcą. chcą sobie posłuchać zamiast muzyki. Dokładnie, a niekiedy jest tak, że niekiedy nie lubią zbytnio czytać, też nie mają czasu i lubią jednak posłuchać dobry głos, dobrego No, lektora. więc jeśli Wam się spodobał nasz kolejny podcast, zachęcam Was do zostawienia suba, lajka oraz dzwoneczka oraz podzielcie się w komentarzach po pierwsze wrażeniami z naszych podcastów, jak i podyskutujcie z nami trochę na ten temat, bo jestem bardzo ciekawy opinii innych ludzi, bo jednak to jest opinia takich dwóch geeków, a jednak jestem ciekawy, co by inne osoby powiedziały. Dokładnie, raczej u nas jest zero komentarzy zazwyczaj, No więc właśnie, ale czasami i możecie z to nami mnie boli. pokonwersować, spokojnie, No my nie gryziemy. i to mnie boli właśnie, że jednak chciałem zbudować taką małą społeczność na kanale, a nikt nie komentuje naszych filmów. Spokojnie, damy czas, wszystko No, jest rozkwitnie. czas, mi się nie spieszy. No, więc jeszcze raz wielkie dzięki za słuchanie. Tym razem Tak. i cześć czołem. No i zapraszam w czwartek na kolejny podcast o Dobrze, temacie świat subskrypcji, czy tam świat abonamentów. Jeszcze zobaczymy, jaki będzie Ej, w temat. ogóle zabrzmiała kromka. Trochę. Serio? No bo to cześć i czołem, tu kromka Cześć i czołem, tu krunka z rosołem. zrosołem, no. No dobra, jeszcze raz wielkie dzięki za słuchanie. Do zobaczenia w czwartek. Cześć.